Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Hydro. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Hydro jest to otwarto źródłowy projekt chcący ułatwić adopcję blockchainu, ułatwić takie funkcjonalności jak chociażby na przykład zarządzanie cyfrową tożsamością, tworzenie smart kontraktów i łączenie ich ze światem poza blockchainowym. Projekt ten tworzony jest przez pewną firmę fintech o nazwie Hydrogen. Firma fintech ta właśnie zajmuje się połączeniem świata finansów z nowoczesną technologią. Jeśli chodzi o sam projekt Hydro, to na tę chwilę bazuje on na blockchainie Ethereum. Tutaj zgodnie z informacjami zawartymi na CoinPaprika, obecnie jest to na etapie prototypu MVP, czyli Minimum Viable Product. Także zaraz zobaczymy, co tutaj tak naprawdę w tym projekcie widać. Jeśli chodzi o repozytorium na blockchainie, to tutaj mamy dwie organizacje. Organizacją kierowaną głównie właśnie pod projekt Hydro jest organizacja Hydro Blockchain Project Hydro. I to jest to obecnie widoczne na ekranie. Jeśli chodzi o kod źródłowy, który można tutaj przeanalizować, o repozytoria, które tutaj są dostępne, to tak naprawdę mamy tutaj kody smart kontraktu tokenu Hydro i tutaj poza tym niewiele więcej można sobie sprawdzić. Aktualizacja już jakiś czas temu tych smart kontraktów. Natomiast tutaj raczej bardziej trzeba byłoby się skupić właśnie na drugiej organizacji, na organizacji Hydrogen Dev, gdyż ona tutaj w swoich repozytoriach posiada już jakieś fragmenty kodu, do których zobowiązuje się właśnie projekt Hydro, chociażby w swoim roadmapie. Jeśli chodzi o sam token Hydro, to oczywiście jest on do wglądu na Etherscanie. Przypominam tutaj tylko, że jeśli chcemy zobaczyć prawdziwy kod źródłowy tego smart kontraktu, to klikamy tutaj w prawej części ekranu na identyfikator kontraktu, a następnie sprawdzamy zakładkę kontrakt, czy to jest taka zielona ikona, która potwierdza nam to, że kod źródłowy znajdujący się na blockchainie Ethereum jest zgodny z kodem źródłowym dostarczonym przez programistów tutaj właśnie na ten portal. Także może przejdźmy teraz trochę do roadmapu, bo tutaj roadmap tego projektu jest dosyć ciekawie przygotowany. Tak naprawdę wygląda to miejscami dosyć czytelnie. Jeśli chodzi oczywiście o white paper, to jest on dostępny na GitHubie, co daje nam możliwość śledzenia zmian również w tym dokumencie. Są tutaj podlinkowane również mobilne aplikacje, które są dostępne w sklepach App Store i w sklepie Google Play, także one są również do wglądu, jak i do pobrania przez osoby zainteresowane właśnie korzystaniem z tych aplikacji. Kolejna sprawa to tutaj kolejny etap, kolejna faza rozwoju tego projektu. Wcześniej mówiliśmy o fazie Raindrop, teraz faza Snowflake, czyli tworzenie właśnie tworzenie tożsamości na blockchainie i tutaj również mamy wgląd do white paperu ponownie znajdującego się na GitHubie. Tutaj plus jest taki, że ten white paper jest w kilku językach, również jest on dostępny w języku polskim, natomiast przetłumaczenie tego white paperu na język polski według mnie pozostawia wiele do życzenia. Myślę, że nie było to dokładnie sprawdzone po maszynowym tłumaczeniu, ponieważ używane tutaj zwroty po prostu nie mają większego sensu pod względem technicznym. Także tutaj raczej zwróciłbym uwagę na to, jeśli ten projekt budzi kogoś zainteresowanie, raczej przeczytanie go w języku angielskim i swoją drogą przygotowanie tak nieprofesjonalnego tłumaczenia. Myślę, że również stawia cały projekt w złym świetle.
Natomiast wróćmy do spraw czysto technicznych. Porównajmy to, co tutaj jest w roadmapie, do tego, co tak naprawdę znajduje się na GitHubie. Kolejne sprawy tutaj w zakresie właśnie rozwoju protokołu na Ethereum, które również jest konieczne zaimplementowanie jednego z EIPO, czyli w issue zgłoszonego na platformie Ethereum w zakresie rozwoju jego funkcjonalności. Oczywiście mam tutaj też jakąś pierwszą wersję sklepu z aplikacjami tego projektu. Potrzebne oczywiście tego jest MetaMask w przeglądarce, gdyż bazuje to na Ethereum. Zapowiadane jest również uruchomienie właśnie sklepu ze zdecentralizowanymi aplikacjami na Mainnecie. Ciekawą sprawą tutaj jest zdecydowanie opis poszczególnych właśnie komponentów tego projektu. Mamy dostęp do tego właśnie, czy to z poziomu GitHuba, czy z poziomu strony internetowej organizacji Hydrogen. Także to część tych funkcjonalności, do których zobowiązują się tutaj twórcy tego systemu, jest realizowana i można ją przeglądać. Także to zdecydowanie jest plusem tego projektu, gdyż na pewno można śmiało przyznać, że w tym projekcie coś się dzieje. Kwestia tylko, czy dzieje się po prostu to, co się dzieje, wynika z codziennej działalności właśnie organizacji Hydrogen, która po prostu podpięła sobie rozwijanie jakichś swoich własnych produktów poprzez uruchomienie ICO i uruchomienie projektu Hydro na platformie Ethereum. Także tutaj myślę, że to też warto się nad tym chwilę zastanowić. Tak naprawdę nie za bardzo jest co oceniać po stronie GitHuba. Mamy tutaj SDK dla platformy właśnie Hydrogen, jednak rzadko kiedy jest ono aktualizowane. Także no ciężko tutaj to tak naprawdę skomentować. Widać jednak, że projekty, które są wspomniane w roadmapie, no znajdują swoje odzwierciedlenie na stronie głównej organizacji Hydrogen Platform. Jednak te repozytoria, te projekty nie posiadają otwarto źródłowych repozytoriów. Także jeśli chodzi o projekt Hydro, myślę, że na ten moment to już wszystko. Projekt nie wzbudził we mnie szczególnego zainteresowania, zwłaszcza, że ta struktura organizacji i podział kompetencji pomiędzy projektem Hydro a organizacją Hydrogen Platform jest dosyć niejasna i mocno te dwa projekty ze sobą się łączą. Jako platforma z taką funkcjonalnością również ma szereg konkurencyjnych projektów, które zajmują się stricte tym, do czego się zobowiązują, nie mają jakiejś tam dodatkowej działalności, tak to jest w postaci Hydrogen Platform. Także dziękuję Wam za poświęcony czas na obejrzenie tego odcinka. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam serdecznie do pozostawienia ich w komentarzach. Dziękuję Wam, cześć.